Piotrek, zwycięstwo nad Brazylią nie przyszło Wam łatwo. Bardzo szybki mecz. Brazylijczycy nie poddawali się, mimo że to Wy cały czas byliście na prowadzeniu. Tak, w pierwszej połowie 4 bramki przewagi, potem dobra kontrola w drugiej. Ciężko było im się przebić w ataku pozycyjnym. Bramki zdobywali trochę łatwiej, ewentualnie z naszych błędów w ataku w pierwszej połowie, było ich bardzo mało w drugiej, troszeczkę wdarło się takiej niepewności niepotrzebnie. No i kilka razy poszła kontra, ale wynik był cały czas dla nas i cały czas kontrolowany. I cieszymy się ze zwycięstwa, jutro chcemy również wygrać ze Szwecją. Tutaj w zasadzie cała drużyna zagrała dobrze, ale na słowa wyróżnienia zasłużył chyba Przemek Krajewski w znakomitej formie. No, Piotrek Wyszomirski też popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami. Jak oceniasz grę kolegów? Tak, naprawdę zagrał świetnie. Przemek był pierwszy w kontrze, wykorzystał sytuację grając 2 na 2 z kołem, był skuteczny ze skrzydła, naprawdę świetny zawody w jego wykonaniu. Tak samo jak Piotrka Wyszomirskiego, wiemy, że mamy dobrych bramkarzy, cała trójka świetnie broni, już nie pierwszy mecz i miejmy nadzieję, że tę formę utrzymają na mistrzostwa, nawet jeszcze będzie ono wyższe. No właśnie teraz, tak jak powiedziałeś, przed Wami mecz ze Szwedami, jutro w sobotę, to chyba przeciwnik, który Wam leży. Tak, patrząc na ostatnie wyniki. Czy nie ma co patrzeć za bardzo na ostatnie wyniki. Wiemy, jak oni grają skandynawską piłkę ręczną. Trzeba się temu przeciwstawić. Również zagrać bardzo dobrze w obronie, bo to już nasza podstawowa siła i potem z tego wyprowadzać kontry i jak najwięcej zdobyć takich szybkich bramek. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki tutaj za kolejne zwycięstwo. Dzięki.